Już teraz uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Koninie śmiało mogą powiedzieć o sobie przedsiębiorcy. Dzięki udziałowi w projekcie Akademia Przedsiębiorczości zdobyli wiedzę i praktykę, ale również poznali tajniki prowadzenia biznesu. W ramach projektu Akademia Przedsiębiorczości, który był organizowany przez stowarzyszenie i przy współudziale finansowym budżetu miasta Konina, zorganizowaliśmy cykl warsztatów oraz pracy praktycznej dla uczniów szkoły średniej. Celem tego projektu, celem tych warsztatów i celem tej pracy było to, żeby młodzi przygotowali swój pomysł, swój projekt, który będzie gotowy do zaprezentowania i do wdrożenia, który będzie właśnie związany z przedsiębiorczością i z prowadzeniem własnej działalności. Projekt ma na celu promocję przedsiębiorczości i odpowiedzialnych zachowań w dziedzinie finansów osobistych u młodych osób. We współczesnym świecie rzeczywistość nasza zmienia się dynamicznie, zmieniają się, wiemy, że nikną pewne zawody, pewne się tworzą. Ludzie w ogóle są bardziej samodzielni i przedsiębiorczy, podejmują inicjatywy indywidualnie, w związku z czym tutaj chcielibyśmy jak najbardziej pobudzać te zainteresowania związane z przedsiębiorczością, przekazywać pewne umiejętności związane z przedsiębiorczością, po to, żeby młodzi ludzie kiedyś idąc dalej w świat mogli sobie jeszcze lepiej radzić w życiu. Ostatecznie owocem stworzonym przez zdolnych młodych przedsiębiorców, nad którym pracowali 3 miesiące, jest sklep internetowy z pamiątkowymi gadżetami. Na ten czas możemy zakupić koszulki w 2 wersjach kolorystycznych, białą oraz czarną, z nadrukiem Tadeusza Kościuszki. Możemy zakupić bluzę czarną z wzorem Tadeusza Kościuszki na plecach. Możemy kupić biały kubek z napisem, właśnie z tym logiem oraz z napisem I love pierwsze elo. Możemy również zakupić ołówek oraz torbę bawełnianą. Rozwinęła się u nas taka praktyczna wiedza, dzięki niej wiemy więcej na temat rynku, na temat tego, jak powinniśmy w naszych przyszłych, mam nadzieję przyszłych firmach oferować różne rzeczy potencjalnym klientom oraz aby po prostu wiedzieć, co kogoś interesuje, jak zadziałać, żeby ta sprzedaż była większa oraz żeby były dla nas lepsze korzyści. Z efektu pracy licealistów dumna jest dyrektor pierwszego liceum w Koninie Elżbieta Świder. Są świetne i tak jak powiedziałam w krótkim podsumowaniu, cieszę się, że jest kubek z napisem I love pierwsze liceum, bo wszyscy tą szkołę uwielbiamy, kochamy. Dzisiaj widać w tym projekcie, jak bliska jest ona wszystkim, czyli absolwentom i uczniom i sympatykom. Sprzedaż ma ruszyć we wrześniu, póki co młodzież oferuje pakiety sponsorskie.